Największym słoniem w łódzkim zoo i prawdopodobnie największym słoniem w Europie jest Aleksander. Urodził się w Tel Awiwie w 1978 roku i ma za sobą bardzo dużo odwiedzonych ogrodów. Po Tel Awiwie był w Ramat Ganie w Izraelu, a później dotarł do Europy. Tutaj dwa razy odwiedził zoo w Münster w Niemczech, był też w Holandii, w Rotterdamie i w Amersfoorcie, był też w Belgii, a po raz drugi, kiedy był w Münster, po tym pobycie przyjechał do nas. Do nas przyjechał w lipcu 2021 roku. Ma około 6 ton. Cechą charakterystyczną Aleksandra jest to, że nie ma jednego ciosu. Ten cios sobie złamał, kiedy miał naście lat. Było to w czasie jego pobytu w zoo w Münster. Niestety w czasie rentgenu okazało się, że ten cios jest cały wyłamany, więc weterynarze z Münster podjęli decyzję, że cały ten cios usuną. Aleksander ma kilkanaście dzieci oraz kilkanaście wnucząt rozsianych po całej Europie. W naszym zoo jego funkcja jest troszkę inna. Koordynator, który zajmuje się hodowlą słoni azjatyckich, wymyślił dla niego funkcję mentora młodych samców. W naszym zoo zobaczycie grupę kawalerów, a rolą Aleksandra jest to, żeby tą grupą kierować, żeby te młode samce dorastające, dojrzewające troszkę uspokajać, pokazywać im, jak powinien się zachowywać dorosły słoń.